75. sesję Rady Miejskiej w Łęczycy. Dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek pana burmistrza, w związku z tym zajmujemy. Przewiduje pan zmianę? Nie, zachowujemy zaproponowany wcześniej. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do głosowania, sprawdzimy kworum. Proszę państwa, na 10 kworum. No jest. Krzysiu. Wciskam, jest potwierdzony obraz, coś mi się wyświetla. O, już się, już troszeczkę to jakby się chciało ci wyświetlić. Dobra, tu Ola. No, Ola, na monitorze mi wyświetla, że potwierdzono obraz. Przeze mnie, przez indukcję. Pani Krzysiek, jeszcze raz. Silne pole magnetyczne. No dobra, wyświetlę potwierdzone, wyświetlone jest potwierdzone, a bez końca zobaczymy. No nie dziwię się, nie da się tak robić. Nie wiem, nie wiem. Nie zrobię się pić. Ciepło? O, zrobię zimno. Wyświetla się po chwili. Ja dzisiaj jechałem do Gostynina, do Kutnie, już kurno przyjechałem na Gnieździe, nie wyrobię się. Nie, no nie, 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 Serka techniczna, panie przewodniczący. Dlatego czekamy. Jest. Jest. Nie, poszło. Dziękuję bardzo. W tej chwili na sali jest obecnych 13 radnych. Przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego porządku. 12. Przepraszam, nie mam radnego Witkowskiego, radnego Baranowskiego i radnego Kowalskiego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w życiu miasta Łęczyca na rok 2020. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę państwa, tutaj mamy tylko dwie zmiany i zwiększamy plan dochodów i wydatków o kwotę 330 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku okresowego. To było zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oraz zwiększamy plan dochodów i wydatków o kwotę 100 570 zł w związku z realizacją zadania dystrybucja węgla dla mieszkańców miasta Łęczycy. To jest kwota, którą osoby wpłaciły na zakup węgla i w tym roku otrzymają jeszcze ten węgiel. Dziękuję bardzo. Czy z państwa radnych ma ktoś pytania do tego punktu? Proszę pan radny Koszulkiewicz. Ja mam pytanie takie, panie burmistrzu, przepraszam. Proszę. Czy jeśli chodzi o węgiel, to w ogóle jest na bieżąco sprzedawany? Tak? Nawet mamy pewnego rodzaju nadwyżkę. No tylko o to mi chodzi. Dziękuję. Gdzie mamy składowane? Skład węgla pożyczony. Dołożony przez właśnie składu na miejsce, łącznie nawet z tego, co słyszę, to już jest poza jako konkursem z blokowaniem.
polski węgiel. Tak, tak. Polski węgiel bardzo dobrej jakości i najtańszy w powiecie. Ale skąd wiesz, że dobrej jakości? Bo mamy informację o polskim. U siebie w domu. Pan co z informacją się zajmuje, powiedział, że jest bardzo dobrej jakości. Tak. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie tego? Zmiany w budżecie? W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Dęblicy z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dęblicy na 2022 rok. Na podstawie ustawy z dnia 8 1990 roku o samorządzie gminy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska w Dęblicy uchwala co następuje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Kopelkiewicz i radny Kopel. Jest w porządku. Poszło. Miałem młotek samochodu i no nie idzie, no tak samo chyba sobie tu się nie. Jakiś magic touch musi być chyba. Jakiś magic touch. Tutaj jest. Może ktoś ma ten zagłuszać, jak Korea Południowa nie mogła strącić 5 dronów przez pół dnia. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 58/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblicy na lata 2022-2027. Proszę Państwa, w wieloletniej prognozie finansowej dostosowujemy plan dochodów i wydatków do zmian w podjętej uchwale budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć. Wprowadzamy tą zmianę, którą również wprowadzaliśmy w zmianach w budżecie, czyli dystrybucja węgla. Zwiększamy nakłady na to przedsięwzięcie o 100 570 zł. Limit zobowiązania w roku 2022 wynosi 235 850 zł, natomiast w roku 2023 pozostaje bez zmian 100 000. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie odnośnie tego punktu? Jeżeli nie ma, to przekażę do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Dęblicy z dnia 25 grudnia 2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 58/333/2021. Dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblicy na lata 2022-2027. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska w Dęblicy uchwala co następuje. Kto z Państwa Rady jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję, proszę o wyniki.
punkt podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które były zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Proszę Państwa, w związku z tym, że zadanie jednoroczne, które mieliśmy wprowadzone do budżetu na rok 2022, budowa dężni solankowej w Parku Miejskim Łęczycy nie zostało do końca zrealizowane. Nie mamy również tego zadania zaplanowanego na rok 2023. Dlatego jedyną możliwością jest podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia terminu płatności po zakończeniu tego zadania. I to jest uchwała umożliwiająca dokonanie płatności w wysokości 40 399 zł i 34 grosze do końca czerwca 2023 roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie odnośnie tego projektu uchwały? Nie ma, w takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Łęczycy z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie wydatków budżetowych, których nie jest zrealizowany planowany kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz ustawy z dnia 26 grudnia 2019 o publicznych Rada Miejska Łęczycy uchwala to następuje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Dziękuję, poproszę ręki. Uchwała również została przyjęta jednogłośnie, ponieważ żeśmy wyczerpali dzisiejszy rok. Zamykam 75. sesję Rady Miejskiej w Łęczycy. Dziękuję. Panie dyrektorze.